Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną rozgrywkę klasycznych szachów mianowicie Robert James Fisher kontra Tigran Petrosian pokrótce o tych zawodnikach jak już dobrze wiemy Fisher, no genialny człowiek genialny szachista przede wszystkim który wygrał batalię z ZSRR no ale tutaj już nie rozlekajmy się za bardzo bo to jest historia rzeka, zresztą fascynująca o tym człowieku, Tigran Petrosian Styl gry jego był obronny, bardzo dobrze się bronił. Był e, fantastycznym defensorem. Jednym z lepszych e, defensorów e, szachowych w dzisiejszych czasach jest na przykład. Tak mi teraz szybko przychodzi do głowy, Sergii Kariakin chociażby. E, no i e, e, piękna partia. E, no zresztą, klasyczne partie są e, fantastyczne, jeśli chodzi o naukę gry e, dla nas, tak uważam, bo ona uczy. Strategicznego myślenia. Przede wszystkim ta partia uczy strategicznego myślenia. Wykorzystanie swoich wszystkich sił, jakie tutaj e, wystąpią. Dobra, ale żeby nie e, zanudzać, przejdźmy już od razu do analizy. Partia z 1971 roku. Fischer rozpoczął ruchem E4. Czarne powiedziały ruchem C5. Skoczek f 3 E6, widzimy obrona sycylijska na szachownicy. Na co białe D4, wybicie, wybicie, to są klasyczne ruchy. Posunięcie A6, tak żeby nie wpuścić tutaj żadnej figury, ale można przygotować Hetman C7, można potem zagrać skoczek C6 i tak dalej. Goniec zagrywa na D3. Muszę tylko tutaj napomknąć a propos tej partii, że Fischer rewelacyjnie, znaczy nie tylko a propos tej partii, ale ogólnie, ale w tej partii akurat to się sprawdziło, że Fischer rewelacyjnie grał gońcami. To taka ciekawostka, on bardzo dobrze grał gońcami, warto, warto wiedzieć, skoczek zagrał na C6. Na co białe tutaj mogą odpowiedzieć bardzo dużo rzeczy. Mogą zagrać skoczkiem na B3. No, przypuszczam, że można skoczkiem odejść też na F3 i to nie jest całkiem złe posunięcie, ale białe postanowiły wybić. Na co czarne wybiły, no i posunięcie Roszada, czyli rozwój tutaj czarnych, białych praktycznie sko skończony. Yy, schowany król, wyprowadzenie figury jest dosyć proste. No nie na H6, ale chodzi o diagonale. Tutaj yy, pionek D5 i Fischer w tym momencie zagrywa posunięcie C4. Daje do wyboru przeciwnikowi wymianę hetmanów albo niewymianę hetmanów. O co chodzi? Otóż, jeżeli by tutaj czarne zbiły, czy pionka na E4, czy pionka na C4, powiedzmy na C4 zbijemy, bo jak zbijemy tutaj, to goniec jeszcze będzie wstępem atakowym na C6. No ale wybicie na przykład na C4, e, goniec zbija, jeżeli wymiana hetmanów, to ta pozycja jest bardzo wygodna dla białych, z bardzo prostego powodu i ocena sytuacji tym się może też kierować. Możemy My się możemy kierować oceną sytuacji. Przede wszystkim patrzymy na strukturę pionów, to jest ważne i tutaj widzimy. Słabego pionka na c6, ten pionek jest, będzie, mógłby być obiektem ataku, bo tak nie było w partii, tutaj by się wystarczyło ustawić wieżę na c1, na tego pionka goniec e3, swobodnie skoczek może na c3, a4 i tak dalej, można grać skoczek d2, skoczek b3, bardzo dużo ciekawych planów na tego piona można stosować, ale tak nie było. Skoczek zagrał na F6. Po tym posunięciu, co jest zaskakujące dla mnie, bo głównie takie ruchy mniej więcej się orientuje, że jest skoczek D2, żeby przetrzymać tego pionka, ale Wiszel postanowił wybić. Na co nastąpiło wybicie? Wybicie. No i teraz pytanie, właśnie czym odbić? Otóż, wybicie skoczkiem wydawałoby się tutaj sensowne. I całkiem chyba w porządku, żeby nie robić izolowanego piona. No i ta pozycja myślę, że jest koło równości, chociaż troszeczkę przyjemniejsza dla białych, bo białe już mają ruszadę. Tu można by było na przykład zagrać skoczek A3 z planem skoczek C4. Ten skoczek z C4, już tam w obóz przeciwnika, mógłby ładnie celować i szukać jakiejś lepszej placówki. Jeżeli by na przykład czarne wybiły, co nie jest najlepszą opcją, to co ciekawe, można od razu wybić nawet z tymi pionkami zdwojonymi. Tu białe mają perspektywy ciekawe, ale myślę, że Hetman A4 też jest niezłe, żeby w następnym ruchu wybić. Chodzi o to, że tu jest szach, oczywiście. E, dobra, e, w partii tak nie poszło. Czarne wybiły pionkiem z e na d5 i wydaje mi się, że to nie było najlepsze posunięcie, no z prostego powodu, pionek izolowany. Tylko pytanie jest takie, jak to białymi wykorzystać i właśnie Fischer nam to pokazuje w sposób niemal, niemalże perfekcyjny. Skoczek zagrywa na c3, ok, prowokacja do zagrania pionem, co nie jest oczywiście najlepsze, ten skoczek zawsze ma swobodę gdzieś tam ucieczki, Dopóki nie ma roszady ze strony czarnych, czarne nie mogą szarżować sobie tak po prostu w centrum, bo mogą za to być ukarane atakiem. Goniec zagrywa na E7. Hetman dał tutaj szacha. No i można by było się zasłonić gońcem na przykład. Tylko, że Hetman znajdowałby świetną placówkę w centrum. On tutaj wszędzie strzela i czułby się tutaj jak można powiedzieć król, ale nie, deg nie degradujmy Hetmana. Hetman jest jednak najsilniejszą figurą. Król najważniejszą. To wszyscy wiemy. W tej sytuacji oczywiście no czy oczywiście, no Hetman zagrał na D7 i co ciekawe Fischer dopuszcza wymianę hetmanów. W gra wieża E1 wiąże skutecznie gońca. No Tigran Petrosian wierzy swoim umiejętnościom i wymienia Hetmanę i próbuje bronić pozycję. No bo tak to trzeba chyba ująć w tej sytuacji, gdyż czarne nie mają jakiejś super aktywności. Gry, ale też próbują ustawić taką żelazną pozycję. Goniec na E6. Goniec na E3. To jest ważny ruch. Tutaj goniec po diagonali pięknie działa. Roszade zrobiły czarne. I teraz posunięcie, które jest jedno z piękniejszych, jakie no może nie widziałem w całej karierze, ale jedno z piękniejszych na pewno w tej partii, jeśli chodzi o strategię. Bardzo ładny ruch. Już tłumaczę. Spróbujmy znaleźć. Najbardziej aktywną figurę u czarnych, która ma jakieś tam perspektywy gry, a nawet jeśli nie, to że tak powiem, ogarnia jakieś tam pola w na szachownicy. Jeśli już tę figurę zlokalizujemy, no to spróbujmy z nią powalczyć. Otóż ta figura to na pewno nie jest goniec E6, bo ona tutaj za bardzo nie ma zasięgu. Jest to posunięcie jest to figura goniec E7 i goniec zagrywa na C5. Bardzo dojrzała, piękna, mądra decyzja. Wymiana tych gońców będzie jak najbardziej na korzyść dla białych. Zaraz to się wszystko ładnie wyklaruje. Otóż tutaj wieża zagrała na E8, na co białe od razu wymieniły, i posunięcie B4 bardzo ważny ruch. Pionek staje na czarnym polu. Tu widzimy dwa pionki przeciwko jednemu. Goniec celuje w piona A6. No i głównie o tę słabość tutaj partia będzie się rozgrywała. Znaczy między innymi może nie głównie, ale ten pionek A6 ma bardzo wielkie problemy. Jeżeli zagramy A5, to przepchamy pionka na B5. Jesteśmy coraz bliżej tego, tym pionkiem do pola przemiany. Wtedy to już nie ma znaczenia, że pionek stoi na białym polu. W tym momencie król zagrywa na F8 skoczek na C5 za takim na piona, goniec C8 się zamyka na co białe reagują ruchem F3. Piękna dojrzała znowu gra. Fisher no można powiedzieć walczy tą, 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 tą samą bronią co Petrosian, czyli gra bardzo techniczne takie żelazne szachy bym powiedział. Wieża zagrywa z e Na A7, czyli taka pasywna obrona pionka. No nie jest to najlepsza decyzja, ale... No Petrosian z tego słynął, wieża zagrywa na e1, na e1, z e1 zagrywa na e5 oczywiście, goniec d7 i teraz trzeba podjąć jakąś męską decyzję w tej sytuacji, jakoś trzeba grać. Powiem tak, ruchem bardzo ładnym byłoby również zagranie a4 i na przykład jakby goniec uciekł na e8, aby trochę kontrolować diagonale, bo on z c8 się lepiej przerzucił, to gramy a5. I ta pozycja dla białych jest jak najbardziej przyjemna i jak najbardziej dobra. Tylko, że Fischer postanowił zbić gońca. Co jest ciekawe, zostawia sobie gońca przeciwko skoczkowi. No, w tamtych czasach, wiedząc, jaki styl ma Petrosian, no. Bardzo mi się obawiał takiego posunięcia. To zresztą bardzo trudno jest tak aktywną figurę jak skoczek C5 wymienić po prostu na D7. To jest bardzo trudna decyzja. Fisher robi to bezbłędnie, to jest dobre posunięcie. Po tym posunięciu nastąpi, nastąpiła wymiana i bierze C1, czyli troszeczkę zmienia się koncepcja gry białych, dlatego ten ruch był dobry. Mówię tu o wymianie gońca dlatego, że tutaj wieża weszła na wolną linię i ma opcję gry aktywnej a skoczek E6, cóż on ma tu do powiedzenia wieża zagrała na D6, no to wieża na C7 wieża broni, wieża weszła ładnie do obozu przeciwnika skoczek D7 i wieża E2 tutaj białe, rozważnie, powoli zauważmy, że jak na przykład by skoczek gdzieś tam ruszył na B6, to wskakuje od razu wieża E7 i tutaj męczy te pionki G6 ze strony czarnych. No, i teraz, w takiej sytuacji, gdy nasze figury stoją jak najbardziej optymalnie, są gotowe tutaj do konkretnych działań na pewno, czekają na ruch przeciwnika, to Fischer zagrywa posunięcie: no, może nie chcę mówić arcymistrzowskie, ale ruch, który się bardzo przydaje w końcówkach. I jest to posunięcie: król F2, król do centrum, jak najbardziej, jak najchętniej, jak najczęściej. H5 nastąpiło. H5 nastąpiło. Zobaczcie, pionki ustawiają się na białych polach. Taki ruch może oznaczać, że czarne nie mają planu gry, nie mają już jakiejś takiej koncepcji, jakiejś sensownej dla siebie. No ruch H5 jak, jak, jak ruch. Posunięcie F4, bardzo ładnie tutaj na czarnym polu się ustawia pionek. Posunięcie H4, król na F3. Zobaczcie, że Prowokacja, no ten pionek H4 to już w zasadzie nie wiadomo po co się e, ruszył. Też nie widać jakiejś, e, też takiej dobrej gry dla czarnych w tym momencie, więc pewnie z, dlatego też ten pionek wędrował. Posunięcie F5 nie pozwala królowi wejść na G4, no to król na E3. Nastąpiło D4, no to król na D2. Król w centrum, troszkę w swoim obozie, ale zatrzymuje izolowanego piona i stoi to bardzo dobrze. Skoczek zagrał na B6. Nie wytrzymały tutaj czarne. I teraz wieża E7. Zobaczcie, um, ustawiając praktycznie przeciwnika w cuk twangu, no wieże weszły do ataku. I w tym momencie, skoczek D5. Ha! Mamy widełki Fischer. Mamy widełki, i co teraz zrobisz? A Fischer na to. No właśnie, Fischer dał szacha na F7. Widełek, widełki były, ale tu nic nie tracimy. Po tym posunięciu król zagrał na E8. No i wieża B7. Cały czas się w wieże trzymają na siódemce. Się nieco rozciągnęły. No i teraz Tigran Petrosian zagrywa posunięcie, które... Jest no niestety błędem ogromnym, e, ostatecznym, powiedzmy, ale ciężko wskazać dobry ruch, tak naprawdę, tej sytuacji. Tutaj e, wszystkie aspekty po stronie białych są na plus. No Soby pionek, pełna kontrola, król dobrze ustawiony. Skoczek zbił na F4. I teraz, po jakim ruchu czarne się poddały? Zadanie dla Was. Spróbujmy znaleźć. Można zatrzymać materiał. Kto znalazł to? Gratuluję jest to posunięcie. Goniec C4. Tak, nie jest to spektakul spektakularny ruch, jak widać. Czarne się poddały. Dlaczego? Dlaczego czarne złożyły broń? Plan jest prosty. Białe grożą zagraniem wieża G7 lub wieża H7 z opcją Mata. I tyle w temacie. Nie ma jak się bronić. Kompletnie. Jeżeli na przykład skoczek E6 by zagrał, no to wieża z B na A7, cyk-cyk, figura wzięta po temacie bez, y, bez żadnych szans są tutaj czarne partia uważam y, piękna no, piękno szachów w tamtych czasach było fantastyczne możemy się od tylko na tych partiach pięknie uczyć do czego zachęcam dzięki za łapki w górę pozdrawiam cześć